Możemy skoczyć metrów! Everybody, press the man of the ball! Dzień dobry, panie Mateuszu, Szymon Zaworski, Polsat Sport. Taki wątek luźniejszy. Czy pan wczoraj tylko i wyłącznie skupił się na tym finale Ligi Mistrzów, czy też trochę pobawił się podczas koncertu Golec Orkiestra i czy panu się podobał ten koncert? Jaki koncert? Czy w ogóle kojarzysz taki zespół, bo jesteś bardzo młodym człowiekiem, Golec Orkiestra? Jeżeli chodzi o golców, tak, znam bardzo dobrze. Atmosfera jest fajna i koncert był fajny, więcej nie pamiętam. Ale bardziej będę cieszył się po wygranych meczach niż po koncertach. Czym nas zaskoczysz? Co chciałbyś? No to nie, no właśnie musisz zaskoczyć. Dobra, to po jednej. Polskie. Polskie? Po jednej. No po jednej nie. Z nami Paweł Kuzadowski, czy to jest najważniejszy element na zgrupowaniach reprezentacji Polski? Zaraz za naszą flagą. Zaraz za naszą flagą, tak? Zaraz za naszą flagą, wiadomo, głośniczek, muzyczka musi być. Mamy playlistę do szatni. Wiadomo, że nie tylko ja tutaj daję utwory, czasami lewy wrzuci coś. Ale głównie mamy rapsy, czy to z Polski, czy z oceanu. Krycha na siłce, tak, ruskie hiciory zapodaje. No ale ogólnie, no tak jak mówię, przeważają rapsy polskie i za ocean. Właśnie Tymek, pokaż się pompował, że dobrze dobierasz muzykę. Naprawdę? Naprawdę, no. No to miło. Kosa dobrze gra, ogólnie Kosa, jestem wielkim fanem DJ Kosy, który tutaj jak przychodzę na śniadanie czy po sprzęt, zawsze u niego coś leci takiego w moje gusto trafiającego, rapowego. I to scena i USA, i Anglia, i Polska, przez Hiszpanię jakieś, Latina, coś. Wiesz co, coś Bedi też mi podrzucał, ale chyba jeszcze nic nie wrzuciłem na tę playlistę, nie miałem czasu jeszcze przysłuchać. Dobrze, bo ja jeszcze nie widziałem tego. Nie ma lustra. Lustra nie ma. No właśnie. Loteria. Miarę dobrze. Nie, ja dobrze. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dzięki. Najlepiej na świecie. Co mówisz, że świeży tutaj bity daje obok? Coś tam zapuścić, no? Męczy was? To nie czekać, to 10? Męczy, Antoś nie może spać w nocy. Ja ogólnie słucham rapu, nie? I przed meczami też to leci u mnie w głośnikach. Jak mam zajawkę na jakieś numery w danym momencie, to ich słucham. Tam byłeś, polskie rap słyszałem. Polskie rapsy? Nie? Polskie rapsy tam leciały, nie? Czy nie? Lukasyno słucham, Aviego. Zapytamy. Teraz mi tak siada Sivers, Małach, Major SPZ, Problem, TPS, Guzior, nowa płyta i tak mniej więcej tego. Ale to jest piękny dzień. Tak by mogło być dla mnie przez cały rok. No nie? Bez dnia. Nie za gorąco. Nie ma wiatru. Mam ją. O, bo nie. Jezu, ujej. Masz to? Mam to. Lędźwiowe. Doki masz uparacy tam? Czekaj.
A, nie było? Ale jest, jest, ojej, jak chyba nie. No head. I chyba trzy już? Nie, jak? No head, no head. Nie, nie, no nie. Ale kto powiedział? No my, ja, ja. Pierwszy raz, da. Ujo, to proszę, proszę. Jednego miotka, więc ogólnie nie pomagam. Jok dał, oj, 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 widziałem to. One dał będzie tak mocno. Fajnie wchodzą, jak się ogonili, nie? Było się golić? Koncentruję się na każdym treningu, na tym, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony i nie analizuję tego, czy będę grał, czy nie będę grał. Po prostu w każdym momencie muszę być gotowy na 100%. Kiedy zostałem powołany, to tak podejrzewałem, że trener będzie chciał mnie na pewno sprawdzić, no bo w treningu to jedno, ale w warunkach meczowych to na pewno co innego, dlatego tak przeczuwałem, no i już po treningach gdzieś tam widziałem, że może się taka sytuacja wydarzyć i byłem przygotowany na to. Nie zwracałem na to uwagi, tak? To nawet ani mnie nie przybliży do tego, że będę grał w tym pierwszym składzie, jak będę o tym myślał. Cały czas skupiam się na swojej robocie i tyle. Ale naprawdę to zepsułeś? Łukasz. Co to było? Łukasz. Ja powiem ci, że wiesz jak miałeś? Ale ja zawsze tak mam. Wiem. Tak, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Nie, official game? I know, maybe two. Miss. Ciekawa technika. Co? Ciekawa technika. A tylko dwie? Co dwie? Tylko dwie w karierze? No nie wiem, tak w oficjalnym meczu to w tym sezonie nie strzeliłem, raz w Ludogorcu nie strzeliłem. Ostatni Fabian i idę. No, okay, ty, no, there were fare. You also need to do it. You saw the gear, I should no? similar to him, so I want to try. You saw the gear, so he needs to be ready. Tak jest! Tego już nie puszczaj, bo kurwa 5 na 5 strzeliłem tylko tego. Put this one na Instagram. Ej, hał! Put this one Instagram. The best one. This is the real one, the one you know that you have pressure. Wiele osób mi mówi teraz, te dni, które przeżywam z transfer, teraz debiut w kadrze, powołanie na Euro i tak dalej, i że dla nich to jest takie mega, mega już wspaniałe, że to jest nie wiadomo jakie osiągnięcie. I ja się staram jakby brać to na chłodno, że to jest jakby początek jakiejś tam drogi, która jest przede mną. Wczoraj rozmawialiśmy z trenerem Zaleskim. O, a już mi mówił. No mówił i co, uczysz się tego niemieckiego? Zacząłem coś tam, no, ale to idzie na razie powolutku. Jak po drugie. No, podstawy mam opanowane. Nie staram się robić po prostu z tego wielkiego wydarzenia. Mimo wszystko wiem, że to jest wydarzenie, że zagrałem w kadrze, ale jakby starałem się o tym nie myśleć w kategorii, że to jest wydarzenie, tylko że to jest jakby kolejna rzecz, którą tak, to jest ten, ta ścieżka rozwoju, to jest ten... mam takie ładne słowo, ale mi teraz proces. No, ale tam już mam wszystko ogarnięte, nie, od klubu, także... Krok po krok. Wiesz, mamy następny odcinek, temat odcinka o muzyce, no i dlatego do ciebie przychodzę, bo do kogo by innego, nie? Już śpiewałeś na tym zgrupowaniu, na sali, co, więc... Tak coś czułem, że będę śpiewał. Jeśli tylko jedno tylko wiem być tam, zawsze tam, gdzie ty. Jak wygląda twoja playlist, jakbyś tak mógł zaprezentować? Widzę, głośnik jest, możesz puścić. Zobaczymy. Czekaj, co ma ty, Mateusz Puchacz, nie, na swojej playliście? No ja ci powiem tak, ja słucham, wiadomo, no ja rapu słucham, ale no zobacz, ja mam takie playlisty polską, angielską, niemiecką. Już niemiecka przygotowana. Nie, ja stary, czekaj, to jest Diamentowy Las, to jest Avi, niemiecka powstała. To nie? Avi i niemiecka powstała, słuchaj, czekaj, nie wiem, czy to można sprawdzić, ale tu jest, nie wiem, z 3 lata temu, ja już słucham niemieckiego rapu bardzo długo.
ja staram się horyzonty muzyczne mieć szeroko. Justin Bieber super muzykę robi. No dużo, szeroko to wszystko, no teraz się nie powiem tak z głowy, ale znam muzykę szeroko pojętą, głównie rap, ale interesuję się, słucham muzyki. No wiesz, głównie popu wtedy, nie? Ale rap zawsze, ale tak na grubo rap, żeby zacząć się interesować, to tak od 15 roku życia, 14, nie? Żeby wiedziałem, o co w tym chodzi, wiedziałem kto, co, jak, nie? Więc... Mój cel. Właśnie ja raczej nie ustalam sobie celów takich krótkoterminowych czy długoterminowych nawet, bo tak jak gadaliśmy o tym procesie, jakby ja się skupiam na tym właśnie, to brzmi trochę jak populizm, ale no faktycznie skupiam się na tym, żeby jak najciężej pracować, jak najlepiej pracować i żeby cieszyć się tym procesem, nie? Może masz oba skoki metrów? No myślę, że troszkę bardziej muszę się skupić jakby na tej taktyce i na przesuwaniu, na tym, czego oczekuje ode mnie trener, bo jakby parę niedociągnięć było, to też wynika z tego, że jestem nowy i dopiero miałem tydzień na to, więc myślę, że z tygodnia na tydzień będzie to wyglądać coraz lepiej. Czemu mnie trenowałeś? Ryba, skurde. Ryba, zobacz dla ciebie, zobacz to. Ile? No, wysoki poziom. Techniki użytkowe. No, nagrałem. Ty tego nie nagrałeś. Mam to. Przecież mam to teraz. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie patrzeć na ten szczyt góry i myśleć, kurczę, na tym szczycie góry to będzie kozak, nie? Bo wcale tak nie będzie, bo jak już będziesz na szczycie tej góry, to zaraz zobaczysz, że za tobą jest jeszcze większa i będziesz chciał tam iść. I żeby cieszyć się samym wejściem na tą górę. Myślę, że to jest najważniejsze. Enjoy the process i tak dalej. Kiedy sobie to uświadomiłem, wszystkie rzeczy jakby związane z piłką nożną, z pracą i niepowodzenia i powodzenia cieszą mnie, rozwijają mnie i staram się wyciągać z tego wnioski. Czego słuchasz? Jakie gatunki muzyczne? Polish rap? Polish hip-hop. Polish hip-hop. U ciebie jakoś coś zmieniało się, u ciebie się to przez ostatnie lata jakoś? Tak. Nie, wiesz co? Nie, bo jak byłem młodszy, to słuchałem polskiego rapu i dalej słucham w sumie. Ale wiadomo, że jest coraz więcej młodych, nowych wariatów, no i człowiek się otwiera na różne inne, nie? Kiedyś to był taki uliczny rap, a teraz jest dużo różnych, nie? No jest paru, no mam takiego też kolegę Mr. Polska, też fajnie się pobujać. To też dobre kawałki. Fajna muzyka, zwłaszcza wiesz, to jest głośno i do samochodu. No i Polska, stara szkoła, nie? PZ, Wojtek, Sokół. A no to nie wiadomo, zawsze topka, nie? Także Jan rapowanie. A Janusz Owalczuka? Gdzie poznałeś? Wiesz co? Słucham. No pokażę, gdzie poznałeś? Poznaliśmy się... W Warszawie się poznaliśmy, jak się zgadaliśmy przez Instagram, ale tak to słuchałem Janusza wcześniej. Zresztą chyba pierwszy taki kawałek jak Janusza, słyszałem, jak się dogrywał do SB Mafii, do chłopaków w tym w hotelu. I no i co? Fajnie Janusz nawija, nie? Generacja hip-hop, nie? Mhm. No i... O, Biała z White'em, fajną płytkę. No, Światogórska to fajny kawałek, no. Ta Wasabi, też kawałek dobry. Sobel, no widzisz, no to jest wszystko i sobie tak leci, nie? Mata. Mam parę takich kawałków, na przykład Eminema, Till I Collapse, sobie puszczam często przed meczami, bo jest taki fajny, energetyczny. Gdzieś do szkoły szedłem, to co? Na leś. Ty, że zawsze tam jeden, trzy takie duże, szerokie? No, takie jak kwadraty. Tak. Byłem młodszy jeszcze wtedy, wiesz? I już zdałem sobie sprawę, że to jakby nie jest dla mnie, nie? Takie nastawianie się, takie pompowanie się w dniu meczu, czy jakby kilka godzin, to ja o wiele bardziej wolę podejść luźniej. Im bardziej luźniej podchodzę do meczu, tym lepiej mi się to funkcjonuje, nie? Wszystko z luzu wychodzi, to mnie tak uczą trenerzy od przygotowania. Wszystko z luzu. Myślę, że jestem mentalnie na innym poziomie i jakby te moje
pierwsze mecze w kadrze nie wyglądały zbyt dobrze. Myślę, że w głowie jakby się zmieniło i w końcu się czułem na boisku tak, jak się czułem w lidze. Okay, boys. First barometer to find out our process of learning, okay, learning process during this week, everything what we made, and also to show us next steps. Okay, it's something to build it up, a common identity. A common identity, it means it's our passport, it's the way to play football as a team. For that, we have guidelines. Everybody need to know what they need to be done with convictions and confidence. It's important for the next steps and decisions that make sure we do the things. We started our lineup, we started like that, offensive, our different lines. We need to be organized defensively in this shape. We win, the movement is always the same. Everybody knows, also when Fabianski hit the ball on the cross. I'm here, the movement is, the ball is coming from the side of the ball, I make movement deep to receive. Okay, and then after pass, Kuba, go, because you are the one you can finish it. Okay? I need to see a team organized. I want to see a team organized with a great capacity of working. Don't concede nothing, because the to build it up, something special, guys. Our opponents, they need to start to feel it's really difficult to beat us. And to beat us, we need to work hard with the ball and without the ball. The other thing, guys, a winning mentality. And winning mentality, it's I want to win and I know how to win. Okay? And I know how to win. Show me, show to everybody, we know how to win. With difficulties, with changes, because this is the tournament. We need to be always available with every one of you guys, ready, understanding what it need to be done, and make sure this it will be done with conviction and ambition. Okay? Bye. The other ones, second balls, after to win, Frank, you are the one. It's a free player, you attack the space. Or open, or attack the space behind. Okay, dawaj, panowie. Dawaj, 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 żeby widać było sensu, pewność siebie we wszystkim, co robimy. Dużo energii od początku, tak? Pamiętajmy, o co grają, panowie, mistrzostwo Europy, tu się zaczynają. Tu zaczynamy, nie, żeby coś tam nie wyjdzie. Później będzie za późno. Dokładnie tak. Pewność siebie zdobywamy w dzisiejszym meczu. Dzisiaj. Family goes out. Stay together. Stay together. No matter what. Bardzo, bardzo wzniosła chwila dla mnie po meczu. Nawet mama teraz dzwoniła do mnie, mówi, że widziała wywiady i dawno nie widziała mnie takiego szczęśliwego, nie? Także no wspaniale było. Debiut z kibicami, z przyjaciółmi grałem na boisku razem, bo był Modziu, Józiu, Candy. Złapaliśmy się, wiesz, wszyscy śpiewali i miałem akurat rodziców na froncie, nie? I ciocię też miałem właśnie. Ciocia już ryczała wtedy, ja mówię, no ja też miałem taki moment, że byłem wzruszony. No i po hymnie już puściło, ale hymn to był taki najbardziej wzniosły moment. No witamy serdecznie. Raz na telefon, raz na stodołę,
Ale dzisiaj już nie ma. Ale wejdzie. Strzeli? Okej. Witamy serdecznie. Mamy spóźnienie. Witam, patrz, witam. Na minutę już jest. Witam, witam. Ja zawsze spóźniony jestem. Co to spóźnienia, co? Sorry, no kurde, wiesz. Domena. Za późno wyjechaliśmy z Warszawy po prostu. A, no okej. Okay. Jeszcze tak. Po drodze, wiesz, jakiś McDonald's, jakieś takie rzeczy. Ale dzisiaj się po prostu bawimy tak, że wiesz. Celebracja, kiedy celebracja. Kiedy byłeś reprezentacji? Na Polska-Dania. Wtedy co Milik zerwał, więc za 3-2 było. Janusz Walczuk, nowy idol? Na stadionie we Wrocławiu. Janusz Walczuk to twój nowy idol. W moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość. Po drodze trochę zryła, ale nie wow. Pięknie? Pięknie, klasyk. Pięknie, to jest to. Dziękuję bardzo. Świerczak, mało w niego wierzyło, a jednak numer 24. I to nie jest przypadek, proszę Państwa. To jest jakiś hit, powiem ci. Hit. Wszystko się tak skrzyda, że nieprawdopodobnie. Jedź. I z drugiej, drugą mu daj. I biej, i brawo, i puść go, i puść go. Patrz, dam nas. I dobrze, i dorzuć, i daj mu. Grałem kiedyś z puszką, wiesz? Co? Jak piłę grałem, to z puszką zawsze najlepszy. A widzisz, na wakacje to mam, może się wygadzać, nie? Ile jest dzisiaj osób na trybunach? Z 25? 20 tysięcy. 20 nie, 25 nie mogło być, bo okay. To jest chyba 41 jakoś. Okej, 20 tysięcy, ale to ładnie, ładnie to wygląda. Daj spokój, ale ciasteczko, naprawdę, mu wyłożyć. Ale dobra, wspólną siłą damy radę. Jest remis. Łatwo przyszło, szybko. Tutaj ten mecz, taki nazwałbym to mecz walki w środku pola trochę. Nie? Ale wiesz, szybko się zaczęło, nie? Tak, brawa szybko. Blisko. Trochę do tyłu się odchylił jak strzelał i widać było, że wiesz, że już pójdzie w górę. Blisko. Nie chcę zmówić, ale znowu 24, wiesz? Tak. Ale spróbował sobie, ładnie. Dla mnie to jest niesamowite, bo ja na Euro 2016, czyli 5 lat temu, śledziłem no dosłownie, wiesz, te wszystkie filmiki, łączy nas piłka i czułem się emocjonalnie związany z tamtą drużyną, naprawdę, tak, wiesz. Teraz dochodzi do tego, że tak naprawdę w tamtym okresie, jeszcze 2 lata później, jak na przykład się z Puszką poznałem, no to wiesz, on był wtedy w GKS-ie Katowice, ja tu sobie coś zaczynałem. A teraz sobie siedzimy ładnie tutaj wszyscy na stadionie. Pucha debiutuje. Guys, here, also from the past, put these things in mind. More close to the goal, more close to our goal. We need to be more pressed. We need to put more under pressure. We are passive, guys. We are looking to they playing every time the ball rule. It's from nobody. Make sure everybody press the man of the ball, not with the eyes. We need to be there, guys. It's easier. We cannot be passive. We are too much passive. If you keep doing like this, defensively we are poor. For that, make sure everybody realize what we were. More close to our goal.
more we need to be aggressive, out of the box. I teraz pytanie, czy kliszy, czy pucha? Attenzione. Ale było blisko, nie podłamuj się, nie podłamuj się, wracaj na pozycję. Tak, no. To jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Tam cię porwała telewizja. Myślę, że ten mecz dobrze momentami wyglądał. Pierwszy raz graliśmy ze sobą mecz, aczkolwiek myślę, że z treningu na trening będzie to wyglądało coraz lepiej, no bo jakby będziemy to trenować i już było widać, że idzie to w dobrym kierunku. Nie mogę, dzień dobry, przyświęca. No, bo ciebie wyszkacie. Doszkalam ich. Czego się słucha? Pięknie. Gramy dalej, no jest 1-1 i tak naprawdę gramy dobry mecz, a Rosja to też nie jest słaba drużyna. Jedziemy z tym dalej, nie? Siemano. Witam. Jak tam? Cześć. Jak tam? Cześć. Jak to wyglądało? Komentowałem twoją postawę na Instastory, tak sobie zobaczyłem. To. Obszerny skrót, wiesz. Sprawdzę to. Dobrze, sprawdzę to. Kurde, spoko, wiesz co, mi brakowało trochę aktywności, żeby wszyscy się ruszali, bo trochę zostanie, no. Ale też wiem, że piąty dzień treningu. No, mocno trenowaliśmy, wiesz. A czułeś gdzieś w nogach? Wiesz co, nie aż tak, nie? Ja wiesz, no, ja miałem taki skok adrenaliny, że wiesz, że tam, nie, no, ja bym jeszcze pograł chwilę, nie? Wiadomo. No, dobra, uciekam do rodziców, no, spiszemy się, nie? Jasne, trzymaj się. Ja może jeszcze w Poznaniu będę. O, trzymaj się. Kręcą wszystko, nie? O, wszystko jest na tak. Cały czas marketing działa. To powinniśmy zrobić, ty. Filip, robimy akcję? Włączmy się. Włączmy się w bólu. 1-1.